Cześć, jestem babcia. W tym filmiku pragnę powiedzieć wam, jak poderwać prestiżowo każdego chłopaka. A teraz kliknijcie suba i słuchajcie moich cennych rad. Kliknięte? Dobra, jedziemy. Na początku, wchodząc, zrób dobre wrażenie. Nie musisz brać prysznica. Natomiast użyj drogiego dezodorantu. Po co myć zęby, skoro można użyć gumy do żucia? Załóż coś drogiego na siebie, żeby spoglądając na ciebie, wiedział, że będzie twoim sponsorem. Bądź pewna siebie. Uśmiechaj się, chodząc głową do góry. O tak! Patrz mu prosto w oczy. Niech czuje twoje zainteresowanie. Czemu się tak na mnie patrzysz? A nie patrz tak na mnie. Kiedy on mówi, przechylaj głowę z gracją i potakuj. Wtedy on będzie wiedział, że jesteś zainteresowana tym, co ma ci do powiedzenia. Potakuj. Jesteś z Warszawy? Tak. Lubisz koty? Tak. A ile masz lat? Tak. Opowiedz mu ciekawą historię ze swojego życia, ale niezbyt długą. Ostatnio byłam w Las Vegas i mój prezydencki apartament był na samym końcu korytarza. Weszłam, odłożyłam iPoda, po czym iPhone upadł mi na dywan z krokodyla, na którym stałam w butach od Gucci'ego. Jeśli chcesz go zdobyć, to powiedz mu, że nie musi ci kupować codziennie nowej torebki, nowych butów, a on wtedy pomyśli, że nie lecisz na pieniądze. Wystarczy, że kupi ci raz w tygodniu. Nie bądź zachłanna. Pokaż mu swoich byłych, ale tylko tych, których aut wartość nie przekracza 500 000. Niech poczuje się lepszy. Na koniec pamiętaj, wszystko co tu usłyszałaś jest sprawdzone i dlatego jestem z tym mężczyzną. Kocham babcię, moją żonę. Najbardziej na świecie. Jak zauważyliście, filmik był bardzo sarkastyczny i babcia nie kocha dziadka dlatego, że ma samochód za 500 000 czy kupuje jej co tydzień torebkę, bo pamiętajcie, jeśli chodzi o udany związek, nie liczą się pieniądze. Chociaż fajnie je mieć, oczywiście.